I jak zawsze, zachęcam. Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na kanale Bez Matki Nie Ma Chatki. Ciekawa jestem, co u Was? Czy zaczęliście już przygotowania do świąt? Czy rzuciliście się już w wir świątecznych zakupów, porządków? Ja muszę Wam powiedzieć, że kompletnie jeszcze nie myślę o świętach. Jedyne, co zrobiłam na ten moment, to wyprałam zasłony w salonie. Nie mam jeszcze prezentów, nie zaplanowałam, jaki dzień świąt organizujemy u siebie w domu. Dziś dopiero mamy w przedszkolu zabawę andrzejkową, więc ja raczej dopiero od jutra, jak już zakończę oficjalnie listopad, zacznę myśleć o świętach. Dziś przychodzę do Was z tematem, który od jakiegoś czasu jest mi bardzo bliski, każdego dnia powiedziałabym coraz bliższy. Na co dzień dostrzegam problem ogromnej ilości śmieci, jaką produkujemy. Przeraża mnie wszechobecny plastik. Wiele rzeczy zupełnie niepotrzebnie zapakowanych jest w sklepach, w woreczki foliowe. Przeraża mnie ilość jednorazowych produktów, artykułów higienicznych. I od kilku lat staram się ograniczać w swoim życiu ilość zbędnych śmieci. Staram się eliminować w miarę możliwości uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, wody czy powietrza, które są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin, poprzez między innymi eliminowanie chemii w domu na rzecz ekologicznych środków czystości czy ekologicznych proszków do prania. Zatem podsumowując, dziś opowiem Wam o tym, w jaki sposób na co dzień stosuję filozofię zero, a bardziej powiedziałabym less waste. Zapraszam! Zero waste, czasami używane w formie less waste, to pochodzący z języka angielskiego termin oznaczający brak śmieci i marnowania. Less waste, mniej śmieci i marnowania. Jest to idea zmierzająca do maksymalnego zmniejszenia ilości generowanych odpadów oraz dbałości o zasoby naturalne, dążenie do tego, by ograniczyć produkcję śmieci, nie zanieczyszczając środowiska. Jest to styl życia, zero waste lifestyle, który obejmuje wszystkie jego sfery. Odżywianie, higienę, przemieszczanie się, ubieranie i zakupy. Będąc szczerą, do zero waste mi jeszcze daleko, dlatego w stosunku do swoich działań wolę używać sformułowania less waste. Na miarę moich możliwości staram się ograniczać śmieci, natomiast do całkowitego ich wyeliminowania lub w dużej mierze ich wyeliminowanie sprawia mi niestety jeszcze dużą trudność. Jednak uważam, że mimo wszystko warto dzielić się fajnymi patentami na takie, powiedziałabym, bardziej świadome życie, bliższe naturze, zdrowiu. Więc dziś podzielę się z Wami moimi odkryciami, które każdego dnia pozwalają mi małymi kroczkami, ale jednak chronić naszą planetę. Postaram się jak najwięcej rzeczy oznaczyć Wam w opisie, dołączyć linki, gdzie dany produkt możecie zakupić. Swoją przygodę z filozofią less waste rozpoczęłam od kubeczka menstruacyjnego jakieś 6 lat temu. I powiem Wam, moje drogie koleżanki, była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Nie będę się tutaj rozwodzić nad każdą rzeczą zbyt długo, bo ten filmik trwałby godzinę. Na YouTube jest mnóstwo filmików odnośnie kubeczków menstruacyjnych, więc polecam tym, które może nie do końca wiedzą, czym kubeczek jest. Ja opowiem Wam bardzo krótko. Kubeczek menstruacyjny jest środkiem higienicznym stosowanym przez kobiety w czasie menstruacji. Do niego zbiera się krew menstruacyjna. Po zapełnieniu kubeczek opróżniamy, opłukujemy i aplikujemy ponownie. Ja jeden kubeczek mam już 6 lat i mam ich co prawda 3, bo przez jakiś czas poszukiwałam swojego idealnego kubeczka, rozmiaru ogonka, czyli tej części, za którą się chwyta, żeby go wyjąć. Jeden kubeczek menstruacyjny może Wam posłużyć do 10 lat. Wyobraźcie sobie, ile tamponów i podpasek w tym czasie byście zużyły. Ja mam swój ulubiony kubeczek z Rossmana od Selena Cup. Ma on taki fajny ogonek z dziurką, jakkolwiek to brzmi. Jest on dla mnie bardzo wygodny w wyjmowaniu właśnie dzięki tej dziurce. Nie pokażę Wam go, bo w tym momencie akurat go używam. Zostawiam Wam w opisie link do tego kubeczka z Rossmana, ale również do jego odpowiednika od Perfect Cup, który znajdziecie w sklepie Zero Sklep. Jak kubeczek menstruacyjny, to nie mogłoby zabraknąć w tym zestawieniu wielorazowych podpasek i wkładek higienicznych.
Ja wiem, że dla wielu kobiet takie rozwiązania są, jakby to ująć, mało higieniczne, a rozumiem, że nie każdy wyobraża sobie pranie pod pasek. Natomiast dla mnie nie jest to żaden problem. Co więcej, dopiero jak odkryłam wielorazowe podpaski na noc, czuję się komfortowo podczas miesiączki w czasie snu. I zdecydowałam się dopiero na wielorazowe podpaski i wkładki higieniczne, kiedy zaczęłam używać przy trzecim synku Wielopielo. Jakoś dopiero wtedy, kiedy zaczęłam prać tetrę, jakby oswoiłam się z tym, zobaczyłam, że skoro pranie kubki dziecięcej nie jest dla mnie takie straszne, to może warto spróbować właśnie wielorazowych podpasek. Ja większość podpasek mam z firmy Pupus. Nie mam bladego pojęcia, skąd mam takie nocne, duże, z takim specjalnym takim rozszerzeniem z tyłu. Nie ma nigdzie metki, więc nie mogę sobie przypomnieć, gdzie je kupiłam. Natomiast to jest też sprawa indywidualna, tak naprawdę. W zależności, jakie będą dla Was komfortowe, czy wolicie grubsze, czy cieńsze, wybór jest tak naprawdę na ten moment ogromny. Wspomniałam o pieluchach wielorazowych, natomiast nie będę rozwodzić się nad tym tematem, dlatego że z różnych przyczyn po około półtorej roku zrezygnowaliśmy z Wielopielo i w tym momencie używamy głównie ekologicznych pieluch jednorazowych, choć nie ukrywam, czasem kupię pampersy czy inne dady. Natomiast uważam, że nawet te półtorej roku na wielorazowych pieluszkach, na tetrze i tak w jakimś stopniu, w dużym stopniu nawet bym powiedziała, przyczyniło się do tego, że przez okres pieluchowania Ignasia wyprodukujemy mniej śmieci niż gdybyśmy od urodzenia używali jednorazówek. Podczas karmienia piersią używałam również wielorazowych wkładek laktacyjnych. I mając porównanie z dwoma okresami karmienia piersią wcześniej na jednorazówkach, to muszę Wam powiedzieć, że to jest niebo a ziemia. Dużo bardziej komfortowe były dla mnie wielorazowe wkładki niż te jednorazowe. Nie było sytuacji takiego zbicia się tej wkładki. Wiecie, ta wata, czy co tam jest w środku, w tych jednorazowych wkładkach, pod wpływem cieczy, mleka, się tak rolowała, zbijała, było to bardzo nieprzyjemne, musiałam je bardzo często wymieniać. Natomiast przy wielorazowych wkładkach absolutnie takie sytuacje nie miały miejsca. Firm jest również mnóstwo, które takie wkładki produkują. Natomiast ja mogę Wam polecić firmę Yupi, którą miałam u nas w Sanoku pod nosem i akurat u nich zakupiłam swoje wkładki. Jak widzicie, są dwa rozmiary, podejrzewam, że nawet jest więcej, mniejsze, większe, w zależności jakie Wam odpowiadają. Kolejna rzecz, trochę bardziej kobieca, choć Damian również ich używa, to wielorazowe płatki kosmetyczne. Mniej więcej od 2 lat w naszym domu nie ma jednorazowych wacików, płatków kosmetycznych i jak sobie pomyślę, ile przez ten czas wyprodukowalibyśmy śmieci, to powiem Wam, że jestem naprawdę szczęśliwa, że zdecydowaliśmy się i przekonaliśmy się do takiego rozwiązania. Nie pamiętam już, gdzie kupiłam akurat te płatki kosmetyczne, bo jak je kupowałam, to akurat zapatrywałam się wtedy w sklepach, które mają w swojej sprzedaży również pieluchy wielorazowe, więc od jakiegoś czasu nie jestem już w temacie. Do wycierania twarzy natomiast używam wielorazowe, no jakby inaczej, wielorazowe myjki. Nie wycieram twarzy zwykłym ręcznikiem, tylko taką wielorazową myjką. Kolejne moje odkrycie i rzecz, która pozwoliła mi w dużym stopniu również ograniczyć produkcję śmieci, to wielorazowa maszynka do golenia na żyletki. Zakochałam się w designie, w maszynce od Zero Sklep. Ona już teraz nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie, bo już ma kilka lat. Był to jeden z pierwszych moich zakupów w sklepie Zero Sklep. Maszynek używamy razem z Damianem, ja mam taką złotą, Damian ma czarną, mniej więcej już od 2 lat. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, że przeszliśmy na wielorazówki, bo nie oszukujmy się. Czy wiele z Was faktycznie używa jednorazowej maszynki tylko raz? Bo ja muszę się przyznać, że kiedy używałam jednorazówek, to raczej nie zdarzało mi się, żebym po jednym razie ją wyrzuciła. No a później się dziwiłam, skąd te podrażnienia? A gdybym faktycznie używała maszynki tylko raz, to sama myśl o tej ilości śmieci mnie przeraża. Trzeba co prawda nauczyć się używać takiej maszynki, dlatego że jest ona dużo bardziej ostra niż jednorazowa maszynka, dlatego że ma żyletkę i można się nią mocno zaciąć. I nie ukrywam, że trochę czasu mi zajęło nauczenie się obsługi wielorazowej maszynki. Natomiast na ten moment, czyli stosując już ją chyba nawet ponad 2 lata, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że
Było to bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna propozycja to woreczki na warzywa, owoce i pieczywo. Tutaj myślę, że nie trzeba się dużo nad nimi rozwodzić, bo dla mnie jest to idealna alternatywa dla foliowych torebek. Staram się mieć je zawsze przy sobie, a jak o nich zapomnę, bo i tak się zdarza, to tak czy siak nie pakuję warzyw czy owoców do woreczka foliowego, tylko kładę na wagę i przyklejam naklejkę z ceną na jedną sztukę i wrzucam wszystko do koszyka. Uwielbiam te woreczki. Uważam, że pomagają one mi naprawdę w dużym stopniu ograniczać wszelkie woreczki, reklamóweczki. Tym bardziej, że mam właśnie poczucie, że toniemy głównie w plastiku. Robiąc zakupy, strasznie dużo produktów jest w foliowych opakowaniach, więc ograniczenie ich, kupując owoce, warzywa czy pieczywo do własnych woreczków, to naprawdę duży plus. Moje dzieci uwielbiają pić przez słomkę, rurkę, zwał jak zwał. Kiedyś zawsze miałam opakowanie plastikowych, później papierowych rurek. Chłopcy potrafili zużyć kilka sztuk dziennie, bo te papierowe, choć bardziej eko niż plastikowe, szybko się namakały, więc dzieci sięgały po kolejną. I pewnego razu, zupełnym przypadkiem, natrafiłam na metalowe rurki z Pepco. I powiem Wam szczerze, że długo się nad nimi zastanawiałam, dlatego że jakoś nie byłam przekonana, obawiałam się tego metalicznego posmaku. Natomiast moi chłopcy bardzo chętnie z nich korzystają i nareszcie od kilku miesięcy nie muszę pamiętać o kupowaniu jednorazowych słomek. I to już nie chodzi nawet o to, że ja nie muszę po prostu o tym pamiętać, tylko oczywiście o ilość śmieci. To jest dla mnie najistotniejsze. Kawka na wynos dzisiaj towarzysz mi. Kolejna moja ukochana rzecz to wielorazowy kubek termiczny. Ja z Damianem należymy do osób, które dużo jeżdżą, podróżują. Mamy dwa przedszkola w dwóch różnych miastach, więc chcąc, nie chcąc, dość sporo czasu spędzamy w samochodzie. I co najważniejsze, uwielbiamy pić kawę, więc dla nas termiczny kubek to totalny must have. Ten kubek kupiłam akurat w TK Maxie. W wielu kawiarniach spotykam się z tym, że mając swój własny kubek, otrzymujecie zniżkę na kawkę, więc ja staram się z nim nie rozstawać. Idąc za ciosem, omawiając produkty na napoje, pokażę Wam moje niedawne odkrycie. Butelka na wodę z trytanu. Jestem w niej szczerze zakochana. Dzięki niej nareszcie piję więcej wody, choć pewnie jeszcze nie tak dużą ilość, jak powinnam. Jest to niestety mój zbyt mały nawyk picia wody. Natomiast butelka od HIP bez wątpienia ułatwia mi picie wody poza domem. Uwielbiam ją po pierwsze za kształt. Jest ona dla mnie dużo bardziej wygodna niż butelka również chociażby wielorazowa, ale o takim tradycyjnym kształcie. Co więcej, ma specjalny haczyk, dzięki któremu możemy tę butelkę zaczepić sobie o torebkę, o plecak i nadaje się do mycia w zmywarce. Ma bardzo fajną pojemność, bo 650 ml. Powiedziałabym, że jak dla mnie nie za dużo, nie za mało. My mamy w domu i w pracy dystrybutor z wodą, więc uzupełniam ją sobie codziennie rano w domu, później drugi raz w pracy i dzięki temu mniej więcej do godziny 16 wypijam te prawie 1,5 litra wody. To, co jest jeszcze dla mnie fantastyczne, to to, że Zero Sklep razem z producentem tej butelki, czyli z HIP, dbają o oceany. Przy współpracy z Healthy Harbor za każdą sprzedaną butelkę HIP sfinansuje usunięcie 4 jednorazowych butelek z lokalnych akwenów wodnych, zanim staną się plastikiem oceanicznym. Brzmi fenomenalnie. Nawiążę krótko do dystrybutorów na wodę. My w przedszkolu już od wielu lat mamy dystrybutory. Zdecydowaliśmy się również na taki dystrybutor w domu i my akurat mamy wodę z firmy Eden. Staramy się pić wszyscy w domu bardzo dużo wody i wcześniej tonęliśmy w plastikowych butelkach. Nam zgrzewka wody wystarczała na 2 dni, dlatego bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu mamy dystrybutor. Dzięki temu ilość plastiku konsekwentnie w naszym życiu się zmniejsza. Kosmetyki w kostce. Będąc rodziną wielodzietną, ilość kosmetyków w domu jest ogromna. Żel do twarzy, żel pod prysznic dla dorosłych, dla dzieci. Szampon dla dorosłych, dla dzieci. Odżywka do włosów. Dramat. Staramy się sukcesywnie ograniczać ilość plastikowych butelek w naszej łazience na rzecz mydła czy innych kosmetyków, ale właśnie w formie
kostki. Od pewnego czasu nie kupujemy już żelu do twarzy i żelu pod prysznic. Mamy jeden kosmetyk w postaci mydła, który po pierwsze nie jest w plastikowym opakowaniu, a po drugie jest dużo bardziej wydajny niż tradycyjne żele. Nie odważyłam się jeszcze na zakup szamponu w kostce, ale z czystym sumieniem mogę polecić Wam odżywkę do włosów. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że wystarczy dosłownie kilka razy potrzeć czy mydło, czy odżywkę i już się pieni. Jest to w zupełności wystarczająca ilość do codziennej pielęgnacji. Wcześniej lałam tego żelu czy odżywki na dłoń bardzo dużo, niechcący mi się wylało i ta wydajność była dość kiepska. Natomiast mydło mam wrażenie, że jest i jest i jest. Używając teraz odżywki do włosów w kostce, myślę, że prędko nowej nie kupię, bo mam wrażenie, że prawie jej nie ubywa. Teraz kilka rzeczy niewielorazowych, czy ograniczających ilość plastiku, czy innych śmieci. Będą to produkty, które uwielbiam za ich skład, co również w filozofii Zero Less Waste jest bardzo ważne. Teraz coś, co zmieniło moje spojrzenie na płyn do płukania tkanin. Ja od wielu lat nie używałam płynu do płukania, dlatego że nie lubię tego sztucznego, perfumowanego zapachu. No i przede wszystkim skład takich tradycyjnych płynów mnie odstraszał. Bardzo długo używałam octu jako płynu do zmiękczania tkanin, ale jakiś czas temu natrafiłam na niesamowity produkt, mianowicie naturalny płyn do płukania tkanin, cytrusy z bazylią. Przeczytam Wam opis ze strony tego produktu. Płyn cytrusy z bazylią to naturalny i skuteczny środek do płukania tkanin. Oparliśmy go na solubilizatorze pochodzenia roślinnego i kwasie cytrynowym, które usuwają osady i pozostałości detergentów, przywracając tkaninom miękkość. I muszę Wam przyznać, że szczerze ten produkt stał się jednym z moich ulubieńców. Ja jestem fanką takich naturalnych zapachów, więc zapach mięty, bazylii, pomarańczy i cytryny otulający moje ubrania, wręcz pobudza moje zmysły. Aż chce się robić pranie. Świece z naturalnego wosku. Ja jestem ogromną fanką świec, uwielbiam, kiedy w domu pięknie pachnie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego świece z wosku naturalnego są dla mnie bardzo ważne. Wiele lat temu używałam w mieszkaniu różne odświeżacze powietrza, nie mając kompletnie pojęcia o tym, co znajduje się w ich składzie. I pewnego dnia zerknęłam uważnie na opis i zobaczyłam ikonkę oznaczającą coś w rodzaju uwaga szkodliwe, czy coś takiego. Było napisane nie wdychać. I dopiero wtedy dotarło do mnie, co fundowałam naszym płucom, naszemu zdrowiu, więc przerzuciłam się na świece. Niestety, nie od razu jednak byłam na tyle świadoma, że nie każdy wosk jest okej. Że świece też potrafią być szkodliwe. Na szczęście w tym momencie jestem już na takim etapie, że jestem mądrzejsza i wiem, dlaczego warto wybierać świece z wosku naturalnego. Dlatego, że są one bezpieczne dla zdrowia dzieci i dorosłych, ale także zwierząt. Nieszkodliwe dla alergików, wegańskie, nie emitują toksyn, nie zawierają substancji modyfikowanych genetycznie, produktów ropopochodnych, np. parafiny czy ołowiu w knocie. Dlatego dziś czytam składy świec, które kupuję i zdecydowanie wybieram te naturalne. Mam tutaj swój ostatni nabytek o zapachu grzanego wina. Wydawać by się mogło, że ta pojemność nie jest jakaś gigantyczna, ale warto pamiętać o tym, że woski naturalne, na przykład wosk sojowy, pali się dużo dłużej niż ich sztuczne odpowiedniki. Zdarzało się, że na imprezy kupowałam świeczki takie podłużne do świeczników, i znikały dosłownie po godzinie. Wspomnę, że świeczki z wosku sojowego najlepiej palić minimum 1,5 godziny, po to, żeby wytworzyła się taka warstwa roztopionego wosku. Ja tę świecę, myślę, paliłam już około 6 razy. A jak widzicie, jest jeszcze tutaj, myślę, że 1/3. Zbliżam się już ku końcowi, więc przed nami już przedostatnia rzecz, o której opowiem i będą to ekologiczne środki czystości. Odkąd jestem mamą, boję się używania ostrej chemii. Nie mówię tutaj nawet o takich ekstremalnych przypadkach, gdzie dziecko na przykład połknęło jakiś środek żrący, tylko nawet o takich sytuacjach, gdzie pozostałości różnych środków znajdują się na płytkach, podłodze, meblach, kabinie prysznicowej czy wannie. Wiele szkodliwych substancji po prostu atakuje nas z każdej możliwej strony. Jeśli tego nie wdychamy, to mamy z tym kontakt
fizyczny, taki bezpośredni, na zasadzie dotknięcia wcześniej wyczyszczonej powierzchni. Od dłuższego czasu używam w swoim domu octu, sody, kwasku cytrynowego, szarego mydła. Nie potrzeba wielu skomplikowanych składowo produktów, aby utrzymać czystość w domu. Posiadam również rękawice, które pomagają utrzymać czystość bez użycia jakichkolwiek produktów czyszczących. Niestety są akurat wszystkie w praniu w tym momencie. Do nich wystarczy tylko woda, nic więcej. Czyszczę nimi blaty, stoły, powierzchnie, które generalnie mają kontakt z żywnością. Natomiast tam, gdzie sama rękawica i woda sobie nie poradzi, używam ekologicznych środków. I tutaj jako przykład chciałabym pokazać Wam ekstremalną pastę na bazie szarego mydła. Jest to środek o składzie opartym na potasowym mydle i olejkach eterycznych. I ostatnia rzecz, mała, a cieszy, to gumki do włosów z naturalnych materiałów. Można powiedzieć, że powoli staję się włosomaniaczką, więc zwracam uwagę na to, co szkodzi moim włosom. Dlatego od jakiegoś czasu używam gumek jedwabnych i lnianych, które nie wyrywają włosów, nie elektryzują ich w porównaniu do ich plastikowych koleżanek. Mam nadzieję, że dobrnęliście ze mną do końca. Muszę Wam powiedzieć, że ten odcinek wyszedł strasznie długi, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby filozofia zero waste, less waste miała sens. Nie kupujcie rzeczy, których na co dzień nie używacie. Nie kupujcie ich tylko dlatego, że są wielorazowe, że są eko, jeśli nie jesteście przekonani, że będziecie ich faktycznie używać. Bo filozofia zero waste, less waste to przemyślane zakupy, minimalistyczne zakupy, więc kupujcie rzeczy, które naprawdę Wam będą służyć. Jeśli na przykład nie pijecie kawy na wynos, nie potrzebujecie najprawdopodobniej kubka termicznego. Więc pamiętajcie, nic na siłę. Jeśli natomiast podejście zero, less waste jest Wam bliskie, a może chcecie kogoś w te święta obdarować prezentem, mam dla Was kod rabatowy do sklepu Zero Sklep na hasło bez matki nie ma chatki i otrzymacie z nim 10% zniżki na zakupy. Koniecznie podzielcie się ze mną w komentarzach, czy któreś z tych rzeczy, które Wam wymieniłam i pokazałam, używacie, a może macie swoich ulubieńców. Co sądzicie o podejściu zero, less waste? Czy ograniczacie śmieci? Czy nie jest to dla Was istotne? Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i jak zawsze zachęcam Was do dzielenia się z innymi światem bez matki nie ma chatki. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!